Centrum Kultury i Sztuki w sobotę zaprosiło tczewian na wieczór z jazzem. W Zagłębiu Artystycznym wystąpił kwartet Asaf. Koncert w Tczewie był pierwszym po reaktywacji zespołu. Akustyczny kwartet jazzowy Asaf zachwycał przed wieloma laty. Jego płyta, wydana w 2003 roku, ma status znakomitej, niezapomnianej produkcji na naszym krajowym jazzowym rynku. Teraz w nieco odmienionym składzie Asaf zaprezentował nowy materiał, który nagrany dzień później po tczewskim występie w koncertowym studiu Radia Gdańsk będzie zawartością nowej płyty. Skład kwartetu to przekrój muzyków jazzowych w różnym wieku. Maciej Sikała należy do ścisłej czołówki polskich saksofonistów tenorowych i sopranowych. Akompaniują mu artyści z niesamowitą lekkością i wyczuciem poruszający się w mainstreamowym jazzie. Pianistka Joanna Gajda, kontrabasista 31-letni Michał Bąk oraz perkusista Krzysztof Jankowski, który podczas koncertu opowiadał o jazzmenach pochodzących tak jak on z Tczewa. Dla miłośników gatunku koncert był prawdziwą ucztą. Muzyka Asaf była bardzo intensywna, ale też przepełniona innymi emocjami, kojąca, momentami wzruszająca.